Dzień dobry Państwu. Postaram się w jak najprostszy sposób opowiedzieć dosyć skomplikowaną przygodę prawną, która stała się udziałem stworzonego przeze mnie, wyreżyserowanego przeze mnie spektaklu. Ja również będę posługiwała się notatkami, ponieważ nie jestem specjalistką od prawa autorskiego w żaden sposób. Zajmuję się nim z tego względu, że to prawo autorskie znalazło mnie ze względu na moją praktykę artystyczną. Sprawa dotyczyć będzie spektaklu pod tytułem Teren badań, literatura dziewczęca z poznańskich Jeżyc. Ten spektakl w dniu swojej premiery, to znaczy w maju 2014 roku, nazywał się zupełnie inaczej. Nosił tytuł Teren badań Jeżycjada. Tego tytułu już nie używamy, tytuł nowy jest obowiązujący, natomiast najchętniej będę mówiła o tym po prostu jako o spektaklu. Zanim przejdę do meritum, chciałabym tylko powiedzieć, jaka jest sytuacja prawna tego spektaklu na dzień dzisiejszy i tutaj ucieknę się do notatek. To znaczy, z postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł zakaz wystawiania spektaklu w trybie przedprocesowego zabezpieczenia roszczeń. W lipcu 2015 roku producenci mojego spektaklu, czyli Poznańskie Centrum Kultury Zamek oraz Warszawski Teatr Niezależny Komuna Warszawa, otrzymali pozew, z którym wiąże się także żądanie bardzo wysokiego odszkodowania finansowego. I teraz o co w tym wszystkim w ogóle chodzi? Spektakl został zdjęty z anteny na wniosek prawników reprezentujących Małgorzatę Musierowicz. Jak część z Państwa zapewne wie, autorkę bardzo poczytnych powieści, bardzo długiej sagi powieściowej, znanej popularnie pod nazwą Jeżycjada. Do tego, dlaczego mówię znanej popularnie jako, zaraz powrócę. Zanim pójdę tutaj z tą opowieścią prawną dalej, muszę opowiedzieć Państwu trochę, jak spektakl wyglądał i co to ma wszystko wspólnego z Jeżycjadą. Lub nie ma wspólnego z Jeżycjadą. Spektakl przyjął taką performatywną formułę koncertu. Składa się na niego 17 piosenek autorstwa dramaturzki, z którą współpracuję, Agnieszki Jakimiak. Czwórka performerów na scenie, trójka aktorów, jeden muzyk, Krzysztof Kaliski, autor wszystkich kompozycji zawartych w tym spektaklu. Spektakl ma naturę całkowicie afabularną. To jest po prostu zestaw piosenek odwołujących się do takiej popularnej niegdyś formuły unplugged. Bardziej wygląda właśnie jak koncert niż jak spektakl tak naprawdę. Nie ma w nim żadnej narracji. Trudno również powiedzieć, żeby te osoby, ci performerzy występujący na scenie odgrywali jakiekolwiek postaci. Natomiast spektakl został zainspirowany powieściami autorstwa Małgorzaty Musierowicz, znanymi właśnie popularnie jako Jeżycjada. Natomiast ponieważ powstał w ramach takiego cyklu kuratorskiego My, Mieszczanie, jego celem nie była w żaden sposób adaptacja bądź też wystawienie na scenie tych powieści, tylko zeksplorowanie pewnej formacji mieszczańskiej czy też inteligenckiej, którą można zbadać na przykładzie tych powieści. Czyli jest to dzieło nie tyle będące wystawieniem innego dzieła, co odnoszące się do niego. Trochę tak, jak w takim ruchu krytycznym tekst może się odnosić tak naprawdę do jakiegoś dzieła artystycznego. Cały scenariusz ma charakter autorski. Pojawiają się w nim tytuły tomów składających się na cykl Jeżycjada. Nie wszystkich, to jest pewien wybór. Pojawiają się imiona i nazwiska bohaterów, takich jak na przykład profesor Dmuchawiec, Gabriela Borejko, Ida Borejko. Bohaterami tej sagi jest w dużej mierze rodzina Borejków, więc ich nazwiska pojawiają się tam najczęściej. Jeśli chodzi o cytaty, scenariusz spektaklu praktycznie tych cytatów nie zawiera. Jest ich dosłownie kilka i wszystkie zostały one wyszczególnione na kartce rozdawanej podczas pokazów tego spektaklu. Tę kartkę przygotowaliśmy też z tego względu, że
prawnicy reprezentujący autorkę odezwali się z pierwszymi roszczeniami w dniu premiery poznańskiej. Spektakl miał dwie premiery, poznańską i warszawską. Te cytaty nigdy nie obejmują nawet pełnych zdań. Najczęściej chodzi tutaj o takie króciutkie wyrażenia. Przytoczę taki przykład, może dosyć frywolny, ale cóż, mówimy o spektaklu złożonym z piosenek. Jedno ze zdań w książce Małgorzaty Musierowicz mówi o tym, że w Poznaniu wszyscy ludzie tak bardzo się spieszą, jak gdyby mieli pieprz w tyłku. W naszym spektaklu pojawia się zdanie, kilka słów o Poznaniu lat 80., który jest miastem z pieprzem w tyłku. Frazę z pieprzem w tyłku wyszczególniliśmy jako cytat. Tego typu rzeczy jest dosłownie kilka. Sprawą sporną pozostają te rzekome cytaty z książek Małgorzaty Musierowicz, których nie wyszczególniliśmy na owej kartce, które brzmią na przykład: śmierć nadaje piękno życiu, a kto się urodził, musi umrzeć. Bądź przyjaźń jest najważniejsza. Rzeczywiście, te cytaty znajdują się w powieści Małgorzaty Musierowicz, również znajdują się w jednej z piosenek śpiewanych w moim spektaklu. Natomiast, jak dowiodła dramaturżka i autorka tekstu, znajdują się one również w wypowiedziach Dalaj Lamy, w popularnych poradnikach, czy też homiliach papieża Franciszka. Natomiast jakby, tak jak mówię, nie pojawiają się tam cytaty, czasami pojawia się coś, co jest pastiszem, całkowicie autorskim pastiszem, pastiszem stylu. Czego dotyczy pozew? Trzech rzeczy. Zaniechania naruszeń, rzekomych naruszeń dóbr osobistych, rzekomych naruszeń praw autorskich, a także rzekomych naruszeń prawa ochronnego powódki do znaku towarowego Jerzycjada. I to jest być może taki najsilniejszy aspekt tej sprawy, dlatego że działania prawne ze strony autorki powieści, dążące do zablokowania mojego spektaklu, przybrały na sile w momencie, kiedy doprowadziła ona do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym słowa Jerzycjada jako zastrzeżonego znaku towarowego. Cały czas, wydaje mi się, słowem zgłoszonym do zastrzeżenia są frazy Borejko, Borejkom, Borejkowie, czyli nazwisko głównych bohaterów. Nie wiem, czy doszło już do zastrzeżenia tej nazwy, bądź nie zastrzeżenia. Tutaj wyszukiwarka Urzędu Patentowego jest jeszcze niekonkluzywna. Natomiast myślę, że jeżeli to się uda, będziemy mieli do czynienia z bardzo, bardzo ciekawym przypadkiem. Natomiast słowo Jerzycjada piszemy z R w kółeczku od teraz. To, co jest interesujące, to fakt, że tak naprawdę autorką słowa Jerzycjada nie jest Małgorzata Musierowicz, tylko profesor Zbigniew Raszewski, wybitny polski badacz, który był również fanem powieści, przyjacielem Małgorzaty Musierowicz i który ukuł tę nazwę w listach, mówiąc o niej: jest pani Homerem Jerzyc, to jest taka Iliada Jerzyc, więc Jerzyca plus Iliada równa się Jerzycjada. To prawo do tego słowa zostało w pewien sposób przekazane autorce powieści. W jednym z listów Raszewski pisał: otrzymała pani tę nazwę razem z copyright na wszystkie kraje świata, y compris la Russie, więc wolno pani z nią robić wszystko, co się pani podoba. W ten sposób zostało przekazane prawo do tego, co jest teraz zastrzeżonym znakiem towarowym. Myślę, że ta sprawa w jakiś sposób dotyka nie tylko takiej wspólnej własności, jaką cały czas wierzę, że jest kultura, ale także dosyć nowego chyba tematu, jakim jest utowarowienie, komodyfikacja kultury, słowa i samego języka, dlatego że tego słowa już nie możemy w jakiś sposób używać bezkarnie. Interesującym wątkiem myślę, że może być też łączność, rzekoma łączność autorki z bohaterami jej powieści, ponieważ jedną z najbardziej spornych piosenek jest ta, w której pojawia się fraza Borejkowie Bandung Burów są. Myśleliśmy, że mamy prawo do interpretowania pewnych fenomenów kultury. Okazuje się, że jest to kwestia sporna. Sytuacja jest w toku. Kolejne tomy sagi Jerzycjada wychodzą, a my oczekujemy na proces. Dziękuję bardzo.